Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Dzisiejsza niedziela łączy w sobie dwie bardzo treściowe i bardzo potrzebne nam uroczystości. Obchodzimy dzisiaj bowiem uroczystość Bożego Ciała i Dzień Ojca. Najpierw posłuchajmy Ewangelii świętego Łukasza, którą Kościół karmi nas dzisiaj w liturgii Słowa Bożego. Jezus opowiadał rzeszą o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wydajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swoich uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy. A zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały. Na temat ojcostwa powiedziano już tak wiele, że naprawdę trudno dziś o jakąś odkrywczą myśl. Jednak nieskończoność wyzwań wiążących się z tym powołaniem wciąż rodzi kolejne pytania i wątpliwości. Są one wyrazem troski i odpowiedzialności mężczyzn, którzy z miłości do rodziny pragną stawać się coraz lepszymi jej członkami. Współczesność zaś niejako wymusza na nich wzniesienie się na szczyty własnych możliwości. Dzisiejsza cywilizacja, która zamiast Boga i duszy postawiła pierwiastki i siłę, wygląda marnie i może skończyć się bankructwem, tak napisał znany polski pisarz Bolesław Prus. A napisał to przecież jeszcze wtedy, kiedy nauka i technika nie stały na takim poziomie jak dzisiaj. Twierdzenie to i dzisiaj jest aktualne i brzmi właściwie. W tej sytuacji warto, żeby świat zapamiętał upomnienie świętej Teresy z Awila: pamiętaj, masz tylko jedną duszę, a jeśli tę jedną duszę stracisz, nie będziesz miał drugiej, którą mógłbyś zbawić, napisała ona. Siostry i bracia, gromadzą nas dzisiaj przy odbiornikach radiowych oraz w kościołach przepiękne okazje, bo składamy dziękczynienie Bogu za dar Jego wiecznego i najbardziej wspaniałego ojcostwa, owocem którego jesteśmy my wszyscy, jest cały wszechświat kryjący się w ramionach Jego opatrzności, oraz składamy dziękczynienie dla naszych ojców, którzy na wzór Ojca Niebieskiego czynią wielką i świętą troskę nad swoimi rodzinami. Boże ojcostwo przenika ojcostwo ludzkie, nadając mu szczególnej rangi. Dzięki temu mężczyzna staje się uczestnikiem dzieła zbawienia na swój niepowtarzalny sposób, pomnażając owoce miłości. Ojciec was miłuje, to słowa Pana Jezusa, to samo centrum Ewangelii. Ojciec was miłuje. Równocześnie nikt jak Chrystus nie uwydatnia tego, że ta miłość Ojca w stosunku do nas jest wymagająca. Przykazania, zarówno te, które należą jeszcze do Starego Przymierza, jak i przykazania nowe miłości Boga, bliźniego i nieprzyjaciół, wszystkie one są wymagające. Równocześnie zaś one i ich spełnianie są potwierdzeniem miłości, ponieważ tylko przyjmując i spełniając te wymagające przykazania Boże, człowiek dojrzewa i rośnie. Są one zatem dla dobra człowieka i tym się potwierdza miłość Ojca, powiedział Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, iż Ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ludzkiego, jest podstawą czci rodziców. Szacunek dzieci, niepełnoletnich lub dorosłych, do ojca i matki karmi się naturalnym uczuciem zrodzonym w łączącej ich więzi. Tego szacunku domaga się przykazanie Boże, uczy nas tenże katechizm Kościoła katolickiego. Jaki powinien być dobry tata?
Zapewne taki, który się za takiego najpierw nie uważa. Dostrzega swoje ułomności i potrafi wymagać przede wszystkim od samego siebie. Tak potrzebny w procesie wychowawczym autorytet buduje się poprzez dawanie świadectwa, a nie tylko formułowanie zasad i egzekwowanie ich przestrzegania u swoich dzieci. Ojciec powinien być jednocześnie konsekwentny i czuły. Każdy z nas popełnia błędy i dlatego wybaczajmy je sobie nawzajem. Promowanie surowego i oszczędnego w okazywaniu uczuć modelu ojcostwa na szczęście odchodzi od lamusa. Wykonywanie czynności zarezerwowanych dotąd wyłącznie dla matek nie przynosi dziś panom ujmy, a raczej potwierdza ich chęć aktywnego uczestnictwa w rozwoju swoich pociech i wspierania żon w rodzicielskich trudach. Tylko jak znaleźć czas dla takiego dobrego ojcostwa? W dobie niepewności jutra, rosnących wymogów na rynku pracy oraz kosztów życia, samo podjęcie decyzji o założeniu rodziny staje się coraz trudniejszym. Nie rzucajmy całej winy na ludzki egoizm, pogoń za pieniądzmi. Tu chodzi raczej o lęk przed porażką. Przyznawanie się do niego uchodzi za niemęskie, ale tak naprawdę potrzeba wiele męstwa, by zmierzyć się z prawdą, przede wszystkim tą o samym sobie. Wówczas człowiek postrzega, że wszedł na drogę wiary, a dla Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Nie jestem ojcem biologicznym, bo Bóg zechciał obdarzyć mnie ojcostwem duchowym, ale wspominając swojego, już zmarłego ojca, obserwując swoich braci, kolegów i parafian, uświadamiam, iż naprawdę trudno być ojcem. Gdy przychodzi na świat dziecko, łzom radości towarzyszy także obawa, czy uda się podołać nowym obowiązkom. Ojcowskie dłonie muszą być zarazem silne, by móc zapracować na rodzinę i chronić jej członków przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami, a jednocześnie niezwykle delikatne, by nieopatrznie nie wyrządzić krzywdy niemowlęciu. Trzeba przyznać, że współcześni ojcowie coraz częściej starają się na równi z matkami być obecni w życiu dziecka i to już od jego pierwszych momentów. Nie uchylają się też od czynności pielęgnacyjnych. Stali się w ten sposób o wiele bardziej związani emocjonalnie ze swoimi pociechami. Tak często lubimy mówić o autorytecie ojca, a jakby na drugi plan schodzi miłość, jaką potrafi obdarzać on swoje dzieci. To nie surowy, wymagający wychowawca, a raczej troskliwy, czuły opiekun staje się najlepszym wzorem do naśladowania, kimś, komu można bez reszty zaufać. Ojciec potrafi wziąć za rękę i pomóc dziecku stawiać pierwsze kroki, a później także przeprowadzić bezpiecznie przez zakręty życia. W razie potrzeby przytuli, uważnie wysłucha dziecięcych zwierzeń, niekiedy też napomni, ale po to, by córce czy synowi nie przydarzyło się nic złego i w taki sposób, aby nie umniejszyć w niczym ich w pełni osobowej godności. Wszechmocny, lecz po ojcowsku dobry Bóg, wiedząc trudy, jakimi spotkają się nasi ojcowie i ich rodziny, dał wielki dar i życiodajny pokarm, który pomnaża w nas wszystkich siły i jako manna niebieska zapewnia zawsze światło i pewność naszym krokom. Tym darem jest najświętsze ciało i krew Jego jedynego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem, powiedział nam Chrystus. Drodzy słuchacze, w czasie wojny domowej w Hiszpanii przywieziono kiedyś do szpitala polowego ciężko rannego żołnierza. Po udanej operacji lekarze wyrokowali temu żołnierzowi duże szanse powrotu do zdrowia. Był tylko jeden problem. Ten żołnierz nie chciał przyjmować w szpitalu żadnego pokarmu. Pielęgniarki i siostry zakonne próbowały wszystkich sposobów, aby nakłonić go do jedzenia, ale na próżno.
Żołnierz ciągle odmawiał wzięcia czegokolwiek do ust. Jeden z przyjaciół tego żołnierza podejrzewał, że jego kolega bardzo tęskni za swoim rodzinnym domem. Dlatego ofiarował się, że pójdzie do domu rodzinnego tego żołnierza i przyprowadzi jego ojca. Kiedy przyszedł do jego domu i opowiedział rodzicom, co dzieje się z ich synem, ojciec zaraz gotowy był do drogi. W tym czasie matka upiekła bochenę chleba, który zapakowała i przesłała synowi. Ranny żołnierz ucieszył się bardzo widokiem swego ojca, lecz ciągle nie chciał jeść. Wtedy jego ojciec powiedział do niego, synu, przyniosłem ci chleb z domu, który upiekła dla ciebie twoja mama. Na te słowa rozpromieniła się twarz tego żołnierza. Moja mama upiekła dla mnie chleb, dajcie mi zaraz kawałek. Od tego momentu ranny żołnierz zaczął normalnie jeść i wkrótce wrócił do pełnego zdrowia. Powyższa historia, kochani słuchacze, opowiada nie tylko o tym rannym żołnierzu, ale jest to również historia każdego z nas. My także bywamy bardzo często zranieni w bitwie, której na imię życie. Zranieni jesteśmy przez zło, nasze zapominanie o Bogu, kłopoty i cierpienia naszego codziennego życia. Podobnie jak ten młody żołnierz, my również tracimy niekiedy smak życia. Tracimy nadzieję w to, że cokolwiek ma sens. Tracimy nadzieję w to, że jest Bóg, który nas kocha, który się nami opiekuje, na którego możemy zawsze liczyć i który wszystko może nam wybaczyć. Tracimy smak życia i nie chcemy spożywać tego pokarmu, który obdarza nas prawdziwym życiem, który umacnia nasze serca i duszę. Jakże często poranieni w bitwie życia ludzie szukają lekarstwa i uzdrowienia w takim pokarmie, który uzdrowienia i siły dać im nie może. Wielu szuka ukojenia i lekarstwa w narkotykach, alkoholu, wyżyciu się seksualnym, w dogadzaniu własnej pysze, pomnażanych na wszystkie sposoby przyjemnościach, ale wiemy, że taki pokarm, który oferuje świat, nikomu jeszcze uzdrowienia, szczęścia i zadowolenia nie przyniósł. Czy spotkaliśmy bowiem kiedyś szczęśliwego narkomana, alkoholika, człowieka, któremu przyniosło szczęście dogadzania własnym namiętnościom? Pokarm, który oferuje świat, nie tylko nie czyni szczęśliwym, nie tylko nie uzdrawia, nie tylko nie nasyca, ale prowadzi jeszcze do większej choroby, głodu i pragnienia. Matka piekąca chleb w odpowiedzianej na początku historii włożyła w te czynności tyle troski i miłości, że ten chleb uleczył jej syna. Bóg również przygotował dla nas pokarm, w którym nie tylko zawarł całą swoją miłość i troskę o nas, ale również dał nam w tym pokarmie samego siebie, swoje ciało i swoją krew. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii słowa Chrystusa. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Tak jak ten ojciec w przytoczonej na wstępie historii powiedział do swojego syna, synu, twoja matka upiekła dla ciebie chleb, tak wasz kapłan przypomina wam dziś w imię Chrystusa. Oto chleb, który przygotował dla nas Ojciec Niebieski. Bierzmy go i spożywajmy, bo jedynie ten chleb może dać nam życie. Jedynie ten chleb daje duchowe zdrowie i duchową siłę. Jedynie ten chleb jest światłem i mocą dla umęczonego umysłu, pokarmem dla zranionego ducha, lekarstwem dla naszych chorych serc. André Frossard powiedział kiedyś, ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, Eucharystia wydaje mi się najpiękniejszym. Czy my również myślimy podobnie? Czy doceniamy ten największy cud Bożej miłości? Czy staramy się być wdzięczni Bogu za to, że jak mówi przepiękna pieśń eucharystyczna, do końca On nas wszystkich umiłował? Słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie. Zatem uroczystość Bożego Ciała, którą dzisiaj obchodzimy, to nic innego, tylko dzień dziękczynienia. Dziękujemy więc
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak tylko potrafimy najlepiej, za ten bezcenny dar ciała i krwi Chrystusa Pana. Wyrażamy nasze dziękczynienie nie tylko modlitwą, śpiewem cudownych pieśni, uczestnictwem dzisiejszej procesji, ale przede wszystkim umiłowaniem Chrystusa w Eucharystii i jak najczęstszym przyjmowaniem Go do naszych serc. Kochane Ojcowie, ukazuj się dla swoich dzieci ten wieczny pokarm zbawienia. Sami często tego pokarmu spożywajcie. Współpracujcie ściśle z naszym wiecznym Ojcem, który mocą swego twórczego ojcostwa podzielił się właśnie z Wami. Życzymy dziś wszystkim ojcom oraz tym, którzy przygotowują się do założenia rodziny, by nigdy nie stracili nadziei. Zbudowanie domu na skale nie jest łatwe, ale Bóg, dawca i wzór ojcostwa, jest Wami. Niech stanie się On zatem skalą Waszych rodzin. Ojcostwo stanowi warunek przekazywania życia zarówno w jego fizycznym, jak i w duchowym wymiarze. Módlmy się dzisiaj szczególnie, by Bóg wspierał mężczyzn w realizowaniu ich małżeńskiego i rodzicielskiego powołania. Niech budują nasze ojcowie w dziecięcych umysłach obraz Ojca Niebieskiego. Niech panuje w naszych rodzinach duch miłości. Niech nigdy nie zabraknie Wam, kochane ojcowie, siły i mocy dawać Waszym dzieciom to, co dobry Bóg dał dla Was wszystkich. Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, Zbawco nasz, pszeniczny darze przyjdź. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być. Jak braciom służyć, naucz nas, miłością, prawdą żyć. Pomyślności i szczęścia Wam, błogosławionego lata, a Wam, kochani ojcowie, szczęśliwego i dobrego, najpiękniejszego w tym miesiącu dnia, Waszego dnia. Do następnych usłyszeń. Szczęść Wam wszystkim, Boże. Radio z nad Wilnią.